Byłem przygotowany na to, że Donald Tusk to zrobi i nasadzi do więzienia. I jako mężczyzna, polityk, byłem na to gotowy. Oczywiście dużo trudniej jest być gotowym jako ojciec i jako mąż. Ogromne znaczenie miało to, że słyszałem codziennie o godzinie 18 pod oknem mojego więzienia moją żonę, która przez megafon do mnie mówiła, która walczyła jak lwica o to, żeby nas uwolnić z więzienia, która apelowała do Bodnara. I proszę sobie wyobrazić, że ona też ponosi tego cenę dzisiaj. W swojej pracy postawiono jej zarzuty właśnie w związku z tym, że broniła swojego męża, w związku z tym, że dyscyplinarne zarzuty. Nie za to, co ona robi w pracy. Ona pracuje w GIS-ie i toczy się postępowanie dyscyplinarne. Za to, że chodziła pod więzienie i że broniła swojego męża, a miała prawo twierdzić, że wyrok, że osadzenie nasze jest bezprawne. Kiedy mamy wyrok w domu Sądu Najwyższego, który mówi, że jestem posłem, że mam immunitet i ten wyrok, na podstawie którego nas wtrącono do więzienia, nie ma mocy prawnej. Ona działała w pewnym takim stanie obrony własnego męża. Organizowała demonstracje, apelowała do Bodnara i dzisiaj jest za to karana dyscyplinarnie. No jeszcze nie, bo na razie mówimy, no ale wytoczenie sprawy dyscyplinarnej to jest kobieta, która jest żoną. Ona jej bardzo trudno, znaczy trudno, no, znaczy na pewno przeżywała to potwornie. I jeszcze wraca do pracy i nagle pierwsza decyzja, którą dostanie, to jest pierwsze postępowanie wyjaśniające. Ona złożyła wyjaśnienia. Nie, nie, to pani nie jest apolityczna. Musimy pani zrobić postępowanie dyscyplinarne. Zaraz powołamy biegłego, który oceni pani zachowanie. To jest tak niskie, tak małe, tak podłe. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.